Cześć, witajcie. Nie wiem, jak mnie będzie dzisiaj słychać. Się domyślacie, pewno jesteśmy w szkółce u pana Andrzeja i Szymona Nowakowskich w Żdżarach. Akurat dzisiaj jest kopana odmiana Muna, ale wam dzisiaj też chcę pokazać jedną nowość i nie tylko drzewka jabłoni. Zobaczymy, ile nam czasu starczy na nagranie i czy będą warunki, bo strasznie wieje, żeby tylko nie zaczęło padać. Warunki kiepskie, bo pewno nie wiem, jak mnie słyszycie, ale strasznie wieje. Zobaczcie, jak to wygląda. Drzewka za chwilę wam pokażę, bo tam jest pęczek buny. Nie wiem, czy widzicie, tam jest pęczek buny już odłożony i żebyście sobie zobaczyli. Ale teraz zobaczcie, jak to wygląda. Jak to wygląda tutaj. Cześć, cześć. Dobra. Idziemy na drugi kombajn. Drzewka są sortowane bezpośrednio na polu. Widzicie, na poszczególne wybory. Każdy ciągnik to jeden wybór drzewek, czyli ekstra i jedynka. I zaraz są na palety. Każde drzewko też dostaje zaraz etykietę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kupy wysyłane. Jak to jest? To jak ty odbierasz drzewka, to już zaraz patrzysz, która jest ekstra, która jest jedynka? No, no. I w zależności czy ekstra, czy jedynka, to rzucasz na osobną osobną część. Ekstra podaję, a resztę rzucam. Okej. Okay. Tutaj dużo ekstra jest, nie? Chyba? No, prawie. Prawie cała ekstra idzie, nie? Dobrze, słuchajcie, przestawiają się w nową kwaterę, a my idziemy, wam pokażę te drzewka. Cześć, cześć. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie. Tu mamy dwa pęczki. Jeden pęczek to jest ekstry, a tutaj mamy pierwszy wybór drzewek. Odmiana Muna, podkładka M9. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko wygląda. Jak wygląda pierwszy wybór drzewek odmiany Muna dwuletnich knipów. No, drzewka, górna półka, to sami to widzicie, pięknie porozgałęzione, pąki kwiatowe pozakładane, super, naprawdę. Korzeń też, także tutaj się naprawdę nie ma do czego doczepić.
pokażecie, jak to tutaj wygląda, jak są drzewka sortowane, jak wyglądają ekstra drzewka, jak wygląda jedynka. No i tak wygląda pokrótce tutaj wykopywanie tych drzewek. Pozdrawiam.